Dobry kot. Posiadłość klanu Adacich. Pani Masako powinna tu być. Pani Masako! Wojownicy z klanu Adacich! Słyszy mnie ktoś? Zabić! Gdzie pani Masako? Gdzie ona jest? Kim oni byli? To nie Mongołowie, ani bandyci. Muszę odkryć, co tu się stało. Ślady bitwy. Ktoś wszedł tu siłą. Muszę wiedzieć, kto to zrobił. Naginata. Używana przez kobiety z klanu Adacich. Walczyły w obronie rodziny. Przetrząśnięte, ale nie ma śladów walki. Próbowały uciec. Przekazały dzieci przez okno. Jeśli ktoś przeżył, może uciekł na koniu. Zajrzę do stajni. Stajnia pusta. Ktoś zabrał konie. Zaschnięta krew. Ślady kopyt. Ktoś stąd uciekł. Zostawił trop. Ślady stóp. Jeździec był ścigany.
ścigali go łucznicy. Jeździec był sprytny. Wiedział, jak zmylić wrogów. Martwy koń. Ten koń należał do klanu Adacich. Nie żyje od dawna. Pani Masako, to ja. Jin Sakai. Mówili, że nikt nie uszedł żywy z komody. A mój mąż? Pan Adachi zginął jak wojownik, broniąc ojczyzny. Ojczyznę. Czego chcesz? Mongolski Han pojmał pana Shimurę. Jeśli wasz klan pomoże, ocalimy go i pomścimy poległych. Klan Adachich nie istnieje. Wytrzebili go nasi właśnie ludzie. Zdrajcy! Dlaczego zabili swoich obrońców? Zamierzam się dowiedzieć. Pójdę z panią. Nie, nie przedkładaj moich problemów ponad swoje. Śmierć samurajów to mój problem. Rozumiem. Jak to jest być ostatnim członkiem klanu? Nie chcę, żebyś i ty przeze mnie zginął. Spokojnie. Jedźmy. W posiadłości ktoś mnie napadł. Chcieli dokończyć to, co zaczęli. Kiedy synowie i mąż pojechali walczyć z Mongołami, do domu wdarli się zabójcy. Siostra uciekła z dziećmi. Ja zostałam z żonami moich synów, by z nimi walczyć. Osaczyli nas. Nie przeżył tego nikt poza mną. Taki sam los spotkał mnie w komodzie. Dla mnie to nie koniec. Chowałam ich tutaj. Z resztą rodziny. Próbowałam ich ocalić, ale zabójcy dopadli ich na drodze. Zarżnęli moją siostrę, wnuki, nawet małą Natsu. Dopiero się urodziła. Mogłam tylko pochować ją razem z matką. To nie powinno się wydarzyć. Moja siostra powinna być pochowana z mężem na północy. Przynajmniej jest z rodziną.
Chodź. Pojedziemy do Złotej Świątyni. Przykro mi, że była pani sama. Nie jestem sama. Zabójcy wciąż żyją. Zapłacą za to, co uczynili. To, że zabójcy są na wolności, przynosi mi hańbę. Proszę się nie obwiniać. Moim obowiązkiem jest wymierzyć karę. Będziesz musiał wejść tam sam. Znajdź mnicha Sogena i powiedz mu, co spotkało Klanadacich. To jakiś podstęp, pani Masako? Spełnij życzenie wdowy. Po rozmowie z Sogenem znajdź płatnerkę. Naprawiała coś dla mnie. Chcę ci to dać. Dobrze. Dziękuję. Będę czekać po drugiej stronie świątyni. Pan Sakai, to zaszczyt. Ty tu dowodzisz? Uważam siebie przede wszystkim za sługę, panie. Proszę mi mówić Junshin. Uczyniłem ze świątyni azyl dla ludu. Rozpowiem to. Jeśli tu nie dotrą, to wokół Ariake przygotowano obozy. Wysyłam tam tyle jedzenia, ile mogę. Dobrze wiedzieć. Szukam jednego z mnichów. Ma na imię Sogen. Powinien zamiatać świątynne posadzki. Dziękuję, Junshinie. Oby tak dalej. Ale przede wszystkim okrutne. Zwykłem odwiedzać kapliczkę w każdą pełną. Panie! Biedę na Hatsu. Niedługo zemrze z głodu. O kim mówisz? O wdowie, która mieszka na obrzeżach Tsutsu. Jest zupełnie sama. I nie ma jak zdobyć dla siebie jedzenia. Zajrzę do niej. Ty jesteś Sogen? Tak. Jestem Sakai. Samuraj? Przy życiu? Mam wiadomość od pani Masako. Zaatakowano klan Adacich. Tylko ona przeżyła. Mongołowie? Zdrajcy. Nasi bracia. Potworne. Nie przechodził tędy ktoś podejrzany? Wojownicy? Nikogo nie widziałem, ale... obowiązki bardzo mnie zajmują. Proszę przekazać pani Masako, że może liczyć na azyl. Dziękuję za rozmowę. Nie ma za co. Muszę znaleźć płatnerkę. Znam się na każdym rodzaju pancerza. Pani Masako mnie przysłała. Podobno reperujesz coś, co chciała mi dać. Pancerz to jeden z najdoskonalszych, z jakimi pracowałam. I już go przynoszę. Pasuje idealnie, mój panie. Jakość jest niezrównana. Dobrze ci posłuży. Jeśli jednak coś ci nie odpowiada, mogę dokonać zmian. Potrzebuję jedynie odpowiednich materiałów. Dziękuję. Co chciałbyś ulepszyć? To nie wystarczy, żeby dokonać ulepszeń. Bardzo dziękuję. Modlimy się o twoje bezpieczeństwo.